15 minut zostało nam do 22. 507-964-253-507-964-253. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Proszę Państwa, pozostajemy na salonach międzynarodowych w świecie szerokim. Teraz będę mówił o... No to już jest taka... Najwęższa elita. Ostatnio żona Radka Sikorskiego, Ann Applebaum, wykorzystała taką konferencję z udziałem konserwatywnych polityków, aktywistów ze Stanów Zjednoczonych, podczas której wzywano do ograniczenia pomocy Ukrainie, do wygłoszenia następującej tezy. W niektórych krajach, na przykład w Polsce, prawica stara się ukrywać swoje związki z Rosją i podziw dla Putina, tak powiedziała pani Ann Applebaum. Dzisiaj, no, żeby jakoś publicznie zaistnieć, odwołała się do techniki stosowanej przez męża, czyli popełniła wpis. Ann Applebaum napisała tak. Gdy Europa skupia się na najgorszym dyplomatycznym i militarnym kryzysie ostatnich dekad, polski rząd skupia się na wywołaniu nowego kryzysu z Niemcami, domagając się absurdalnych reparacji za II wojnę światową, bo podsycanie poczucia krzywdy wyborców ma dla nich większe znaczenie niż wojna na Ukrainie. Do tego wpisu Ann Applebaum odniósł się m.in. poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, który napisał w ten sposób. Polska udzieliła Ukrainie większej pomocy i przyjęła więcej Ukraińców niż jakikolwiek inny naród. Twierdzenie, że wojna nie ma dla nas znaczenia, jest błędem. Szukamy sprawiedliwości na wszystkich frontach dla nas i dla nich, tak napisał Mularczyk. Proszę szanownych Państwa, ja już o tym wspominałem, taka bardzo miła i sympatyczna pani redaktor z Newsweeka, Renata Grochal, mówiła o tym ostatnio, że dobrodziejstwem dla nas, dla Polski, dla wszystkich Polek i Polaków byłoby to, gdyby Radek Sikorski został prezydentem, bo wtedy Ann Applebaum byłaby pierwszą damą. I byłoby to szalenie korzystne dla nas wszystkich. No jakby to było dla nas wszystkich korzystne, to po tym choćby dzisiejszym wpisie już możemy sobie to wyobrazić. Ale niech Państwo sobie nie wyobrażają za bardzo, bo nikt nie zaśnie, jak to tak do niego dotrze, tak? Jak sobie to wyobrazi, że to może być prawda. Jeden z większych koszmarów, naprawdę. Coś niebywałego zupełnie. Ej, pan Czesław z Goleniowa jest z nami. Kłania się, panie Czesławie. Dobry wieczór, panie redaktorze, wszystkim. Ja tu dzisiaj mam rozdwojenie jaźni, a właściwie rozstrojenie, bo oglądam na dwóch telewizorach pana, Czelsę, znaczy i nasze panie. No nasze panie się odrodziły jak Feniks z popiołu. No fakt, że trzeci set jest, jeszcze nie ma końca, ale już jest dobrze. No i bez Republiki też nie mogę żyć i muszę coś wybierać. Nie? Przegapiłem gola Chelsea, ale trudno się mówi. Panie redaktorze, pan Sikorski, Oksworczyk, głupoty wypisuje, wygaduje, no, a jego współmarzonka wtóruje. Tak samo mówi, mocnego pióra jak ten wielki Urban, który to był podobno. Takiego samego pióra wielkiego chyba jest ta pani Applebaum. Tak z tego wynika, co to wypisują. Polskę chcą zajechać, zarznąć. No dzisiaj troszeczkę byłem zmuszony, jak to się mi pokatować prawdą całą dobę. No i jak Narodowy Bank Polski nie podnosi stóp procentowych, jaka to jest źle, bardzo źle dla tych ekonomistów i tak dalej, ale dla tych kredytobiorców jest dobrze. Więc oglądałem pana Grabowskiego, doktora, panią Olejnik, Moniek, specjalistkę od ekonomii, finansów. Jak oni jechali po tym prezesie, po tym wszystkim, jakie głupoty wygadowali, jacy niemądrzy, jak to. I pani Olejnik mi, który to rząd, który to prezes banku tak współpracował, czy tam na rzecz rządu pracuje. A przyszły pani Olejnik, zapomniałem mi tutaj przypomnieć o Belce, który chciał wspomóc finansowo niejaką chyba partię PO, jeśli się nie mylę, nie wiem. Może coś pomyliłem, ale coś takiego było. No i jeszcze ta prawda całą dobę pani Kolenda. I mówiła, że na granicy białorusko-polskiej utopił się jakiś czarnoskóry, a drugi gdzieś tam ciężko chory. No i tam była w wywiadzie pani Machnowska, ten zastępca rzecznika praw obywatelskich. I ta pani zaprzeczyła tym wiadomościom, które pani Kolenda mówiła. Więc ta prawda całą dobę już takie głupoty wygaduje, że nawet
ci, co współpracują, nawet ten rzecznik praw autorskich, jego zastępcy, zaprzeczyli temu. No coś strasznego, coś się dzieje w tej naszej polityce. Dobrze, że jeszcze mam działkę, dobrze, że wy jesteście, no i tego trochę sportu, no trochę dziewczyny ostatnio mnie zdenerwowały. Znaczy, co już zrobić, jak są turczynki dość silne, ale też za marynkami jest nieźle. Nieźle źle, żeby było tak do końca. Także życzę wszystkim dużo przyjemności, radości i nie dajmy się tak jak na Śląsku, jak my tutaj, na ziemi tej goleniowskiej, gdzie niedawno tam z tym gazem było dużo hucznie, no może tą zimę jakoś przeżyjemy. Życzę wszystkim, żeby była lekka, miłej i audycji i wszystkiego dobrego dla pana redaktora, redakcji, pięknie, no i słuchających. Bardzo dziękuję, panie Czesławie. Jak zawsze ukłony dla koleżanki małżonki. No ja dzisiaj przyznaję się, nie oglądałem tej całej doby, bo oglądałem Igę Świątek, no ale tam się tak skończyło, jak się skończyło, to Mianowicz skreczowała. Ładnie się zaczęło bardzo. A potem był trudny, wyrównany mecz. Jeżeli chodzi o te siatkarki, czarno to widzę, szczerze mówiąc. No. One są fajne dziewczyny, robią co mogą, ale no nic. No. Nie chcę nic mówić na ten temat, bo będę mówił same pesymistyczne rzeczy i po co. Proszę państwa, zajmijmy się przyszłością. No właśnie, po co nam takie przedszkole, jak ono już jest w Berlinie. Zaraz powiem, o co chodzi. W Niemczech powstanie pierwsze przedszkole LGBT. Zapewni ono miejsce 93 dzieciom. Placówka zapewnia, że będzie otwarta na przyjmowanie wszystkich dzieci, jednak każde dziecko będzie brało udział w tych samych zajęciach. Przedszkole ma zostać uruchomione wiosną przyszłego roku w dzielnicy Schönenberg w Berlinie. Głównym założeniem przedszkola jest edukacja seksualna ze szczególnym uwzględnieniem homoseksualizmu. Od najmłodszych lat dzieci będą brały udział w tęczowych zajęciach. Na ten moment do przedszkola zapisanych jest już 60 dzieci. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie są to jedynie dzieci wychowywane przez pary jednopłciowe. Ideologie LGBT będą poznawać również dzieci z tradycyjnych rodzin. Placówka podkreśla, że jest na to otwarta, ponieważ dzieci nie muszą jeszcze wiedzieć, czy są gejami, czy lesbijkami. Kto będzie stanowił kadrę i zarząd tej nowo powstałej placówki? Będą to osoby ze środowiska LGBT. Sam projekt pierwszego w Niemczech przedszkola LGBT będzie nadzorowany przez dyrektora Miejskiego Centrum Poradnictwa Gejowskiego. Natomiast w zarządzie przedszkola znalazł się m.in. pan Rüdiger Lautmann. Pan Lautmann ma 86 lat, jest socjologiem, a w Niemczech nazywają go obrońcą pedofilów. Lautmann wydał książkę, która została odebrana jako obrona działań pedofilskich, no i dlatego zasłużył sobie na ten przydomek. Wcześniej miał również angażować się w próbę zmiany prawa. Chodziło o zniesienie kar za akty seksualne na dzieciach poniżej 14 roku życia. Czy to jest możliwe, żeby również no, u nas w Polsce pojawiły się takie przedszkola? Tak. Tak. To jest możliwe. Tak. Wszystko zależy od tego, jak będziemy się zachowywali, kiedy przyjdzie czas próby, czyli wybory. No, jak wygrają ci, co trzeba, to będzie można powiedzieć, że a po co nam takie przedszkole, skoro już mamy w Berlinie, ale jak nie wygrają ci, co trzeba, to tamci urządzą tutaj właśnie dokładnie coś takiego. To się nie mieści w głowie, ale to się dzieje naprawdę. Każdy Trzaskowski, nie wspominając o tym pajacu z Poznania, czy z Wrocławia, czy Aleksandrze z Nadmorza, nie będzie widział w powołaniu takiego przedszkola nic złego, przeciwnie. No przecież to jest ten postęp i nowoczesność. Tak. Proszę państwa, ukraińskie władze cywilne i wojskowe informują o sukcesach tej kontrofensywy w północnej części Chersońszczyzny. Tam wyzwolono m.in. miejscowości Dawidy Bryt, Złota Bałka, także Wełyka i Mała Oleksandrówka. Wielu obserwatorów podkreśla, że to może świadczyć o
załamaniu się tej ruskiej obrony na zachodnim brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim i że to może być przełomowy moment, jeżeli chodzi o tę wojnę. Dzisiaj Serhii Hajdaj, to jest lojalny wobec Kijowa szef władz regionu ługańskiego na wschodzie Ukrainy, oficjalnie potwierdził, że rozpoczęła się operacja na rzecz wyzwolenia Ługańszczyzny z rąk okupantów. Ukraiński ekspert wojskowy Oleg Żdanow ujawnił, że według jego informacji w rosyjskim sztabie generalnym narasta sprzeciw wobec Putina. Część wojskowych mówi już otwarcie, że wojna z Ukrainą jest przegrana, dlatego trzeba uratować przynajmniej część żołnierzy, a nawet całkowicie wycofać się z Ukrainy. Ukraińska kontrofensywa na wschodzie i na południu straszliwie denerwuje Putina. Pozytywne jest to, że w Rosji pojawiły się różne punkty widzenia, zaczynają się spory. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że machina propagandowa zaczęła tam już żyć własnym życiem i silniej wpływa na społeczeństwo niż sam Putin. Ta machina zaczęła obracać się w przeciwnym kierunku, zaczynają krytykować specjalną operację wojskową, system państwa, który sami zbudowali, a także sytuację w armii i generalnie w polityce. W Rosji zaczęły się nieodwracalne procesy, które mogą doprowadzić do zmiany elit politycznych. To z jednej strony taka informacja, a z drugiej tutaj tym razem źródło jest rosyjskie. Informacja też dzisiaj podana, taki popularny rosyjski bloger, no, który już kilka razy się nie pomylił w tym, co mówił. Dzisiaj poinformował, że Władimir Putin podobno miał przekazać między innymi Alinie Kabajewej, to jest ta jego towarzyszka życia, że istnieje szansa, że będą wkrótce musieli być ewakuowani do bunkra atomowego. Co ciekawe, miał pominąć tam kilka osób w tych ostrzeżeniach, między innymi Miedwiediewa i tak dalej, i tak dalej. Pani Bożenka z Zamościa jest z nami. Kłaniam się pani Bożenka. Tak, dobry jest. Wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Ja tak szybciutko, bo mało czasu. Powiem panu tak, co do parlamentu. Pani Beata miała rzeczywiście dobre wystąpienie, z tym, że ona bardziej ogólnikowo, natomiast Jaki i Brudziński mieli bardziej konkretne wystąpienia, nazywali rzeczy no, Brudziński miał bardzo dobre to pytanie właśnie dotyczące tego Nord Streamu, tak? Tylko, że to są szczegółowe sprawy. I bardzo mi się to podobało. Konkretnie, rzeczowo i na temat. I powiem panu tak, dobrze, że wkraczamy, że Duda rozmawia rzeczywiście z Amerykanami odnośnie atomu, doskonale. To była dla nas wielka, wielka sprawa. A co do cudownej opozycji. Powiem panu tak, na nich, ja to ciągle mówię sobie, przepraszam, że użyję tak słowa paskudnego. Olewać ich, tyle. Bo to są ludzie, którzy są naprawdę nieodpowiedzialni. I jeszcze TVN. Proponuję, żeby Polacy, naprawdę, zebrało się trochę podpisów i do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, nie wiem, ja wiem, że pluralizm i tak dalej, że oni muszą być na łączu, ale żeby albo ich ograniczyć trochę, albo po prostu powiedzieć, poprosić ich, albo będą tak, albo po prostu trzeba będzie rozmawiać, bo to jest niemożliwe. To, co oni za przeproszeniem chrzanią, to naprawdę pomsta woła do nieba. Takie banialuki, takie bzdury, tak naprawdę, że aż na uszy więdą, jak się to słucha. Wie pan, ja ich w ogóle, mówię panu, raz na miesiąc może zobaczę, tylko co mniej więcej, w ogóle ich nawet nie przerzucam kompletnie, tak jakby dla mnie nie istnieli. I proszę Polaków, zróbcie to. Nie oglądajcie w ogóle tej stacji. Zobaczycie, tak im spadną procenciki i wszystko, że może sami się wyniosą na zbity łeb. O, proszę Polaków, nie oglądajcie tej stacji, bo naprawdę po prostu dajcie im zarabiać. Nie będą zarabiać. Koniec, kropka. Proszę was o to serdecznie. No i ciągle mówię, pilnujmy Polski, tak jak to mówi Macierewicz. Pilnujmy i organizujmy się do wyborów. Dziękuję pani Jacku, kłaniam się, nie zabieram. Ja bardzo pięknie dziękuję pani Bożenko. Miłego wieczoru, wszystkiego dobrego. Tam jest nowa Krajowa Rada w tej chwili. Gdyby się udało doprowadzić do takiej sytuacji, żeby no zmusić ten TVN do tego, żeby nie łamał prawa. Wystarczy tylko tyle. To już byłoby lepiej. Proszę państwa, to pytanie, co teraz zrobi ten bandyta,
jak on się zachowa, no to jest pytanie, myślę o Putinie, to jest pytanie, które jest no, najważniejszym pytaniem dla nas wszystkich, dla naszej przyszłości, dla przyszłości naszych dzieci. Putin może być dość niebezpieczny i lekkomyślny, jeśli zostanie osaczony. Tak powiedział dyrektor CIA, Bill Burns, przedstawił swoją opinię podczas wywiadu dla CBS, dla stacji CBS. Dyrektor CIA wskazał, że rosyjski prezydent znalazł się w sytuacji, w której zawiodły go nie tylko własne środowisko, ale także, jak się wydawało, Putinowi i jego sprawdzeni sojusznicy. To powoduje, że przywódca Rosji postawiony pod ścianą może stać się wyjątkowo niebezpieczny. Putin musi być zaniepokojony nie tylko tym, co dzieje się na polu bitwy na Ukrainie, ale także tym, co dzieje się w kraju i na arenie międzynarodowej. Barnes zauważył w szczególności, że pomimo lutowej obietnicy Chin o współpracy, rosoprzyjaźni, bez granic itd., Pekin odmówił udzielenia wsparcia militarnego, o które Putin prosił. Co więcej, Chiny w dość oszczędny sposób wypowiadały się na temat prowadzonej przez Kreml wojny z Ukrainą. Powściągliwość Pekinu została chłodno przyjęta w Moskwie. Rosnące wyzwania oraz piętrzące się problemy Rosji sprawiły, że Putin ma coraz mniej możliwości, coraz mniej opcji, co czyni go potencjalnie bardziej niebezpiecznym, nieprzewidywalnym. Putin osaczony, Putin, który czuje, że jego plecy opierają się o ścianę, może być niebezpieczny. Tak powiedział szef CIA. Jak to wszystko będzie wyglądało, biorąc pod uwagę, no z jednej strony się cieszymy, tak, że ci Ukraińcy kontratakują i odzyskują te tereny. Ja bym słuchał tego, co mówi ten szef CIA, bo on przez lata był tam ambasadorem w Moskwie. I do tej pory się dosyć rozsądnie wypowiadał na temat tego wszystkiego, co tam się na Kremlu odbywa. Na przykład o tych spekulacjach dotyczących zdrowia Putina. On mówił, że spokojnie, że nie ma żadnych dowodów na to, że Putin jest terminalnie chory. I powiedział nawet no, taki żart, że wydaje się jego zdaniem być zbyt zdrowy. Istnieje wiele plotek na temat zdrowia prezydenta Putina, ale o ile wiemy, jest on całkowicie zdrowy, a nawet zbyt zdrowy. No dobrze, pożyjemy, zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Bardzo uprzejmie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się, proszę pozostać z Republiką. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.